Cześć kochani, witam Was na przeglądzie. Promocji tygodnia i nowości w Action. Pokażę Wam piękne obrusy, piękną nową porcelanę, także koniecznie musicie zostać do końca, bo naprawdę jest na czym w tym przeglądzie oko zawiesić. Tutaj są dostępne wodoodporne obrusy w 65% z poliestru i 35% bawełny. Jest tutaj naprawdę dużo bardzo wzorów, także zostawiam Was tutaj na chwilkę. Ogólnie wymiar tych obrusów to 140 na 250 cm. Świetnie właśnie nadadzą się na zewnątrz, właśnie z tego powodu, że są wodoodporne i odporne na brud. Kupicie je za 22 zł. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę pod filmem, jeśli lubicie moje przeglądy. Kolejną nowością są pościele dla dzieci. 140 na 200 cm i tutaj są chłopięce wzory i dziewczęce. Są różowe, są kolorowe, są nawet czarno-bordowe. Chciałam Wam też powiedzieć, że założyłam profil na Instagramie, który nazywa się Zakupomania. Po prostu ma 2 A na końcu. Wrzucę Wam gdzieś tutaj hashtaga w opisie. I możecie sobie ten profil na Instagramie zasubskrybować i zostawić łapkę w górę, oczywiście pod postem. Będę tam za każdym razem starała się wrzucać jakieś fajne polecajki, różne produkty z różnych sklepów, z Rossmana, z tych przeglądów, które tutaj robimy, czyli Pepco, Action i tak dalej. Bo czasami wiecie, jest jakiś fajny produkt warty polecenia, no nie nagram filmu, nie da się nagrać filmu pokazując jeden produkt, ewentualnie shorta, ale wtedy nie trafia do wszystkich. Więc postanowiłam założyć taki profil i tam wrzucać jakieś fajne polecajki, zdjęcia z ciekawych produktów właśnie z promocji tygodnia czy nowości w różnych sklepach. Kamery, ta jest za 90 zł, także Zakupomania przez 2 A na końcu na pewno poznacie po miniaturce, bo jest taka sama dokładnie jak na YouTubie. Także zapraszam, wejdźcie, subskrybujcie, polecajcie dalej, tam będę też wrzucała na pewno powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach. Obrotowa kamera za 90 zł i to są świetne, słuchajcie, jeśli macie dzieci, można ją zastosować na przykład jako elektroniczną nianię. Kolejną promocją tygodnia są na przykład okulary przeciwsłoneczne za niecałe 10 zł, ale powiem Wam, że jest duży wybór i są naprawdę ładne. Z działu takiego bardziej biurowego tutaj na przykład dostępne są teczki nowe i też są bardzo fajne, są w takich kolorach pastelowych, na przykład miętowy albo fioletowy. Taką teczkę kupicie za niecałe 5 zł. Natomiast za niecałe 12 zł kupicie na przykład takie markery. Tutaj zestaw zawiera 24 kolory. Totalnym hitem i też nowością przy okazji w Action są kalendarze na 2024 i 2025 rok. Jest ogólnie duży wybór i są takie w ogóle, słuchajcie, piękne i kolorowe. Kupicie tutaj takie truskawki, ale też bardziej coś stonowanego, na przykład zielone czy fioletowe, w takiej, wiecie, stonowanej okładce, zaraz Wam pokażę. Ten jest taki tęczowy i kupicie za 7,50. Te już są takie bardziej eleganckie, także jeśli potrzebujecie do biura, a jednak nie mogą być zbyt wyzywające, to te są naprawdę ciekawe. 7,50. Tutaj kupicie też piórniki za 3,70. Zaraz pokażę Wam też dużo rzeczy do ogrodu, bo w ogóle jest bardzo duży wybór teraz na promocjach tygodnia zraszaczy. Tutaj jest na przykład ten zraszacz taki, który, słuchajcie, my stosujemy nawet w lecie dla dzieci jako prysznic, bo po prostu jak podlewamy trawę, uwielbiałem się w nim kąpać. 25 zł. To był zraszacz taki wahadłowy, natomiast tutaj są takie klasyczne końcówki do po prostu węża ogrodowego, że podłączacie, wiecie, i podlewacie, 18 zł. Tutaj jest na przykład taki zraszacz obrotowy. I ten zraszacz kupicie za niecałe 10 zł, a tutaj są rozdzielacze do wody. Taki zestaw rozdzielaczy kupicie za dyszkę. Tutaj jest też taki zestaw jeszcze takich fajnych końcówek.
złączek, przepraszam, za niecałą dyszkę. A to, co jest bardzo fajne, to jest ten wąż zwijany do pojemnika na rolce. On po pierwsze fajnie wygląda, łatwo się bardzo zwija, więc nie stanowi to problemu, bo on się po prostu wciąga. Więc wiecie, nie musicie potem się męczyć ze zwijaniem. Też problemem zawsze jest to, 140 zł, że się zgina. Gdzieś tutaj ten problem raczej występuje bardzo rzadko. Za niecałe 15 zł kupicie też na przykład maty plażowe, takie zobaczcie, przepiękne w paski, w różnych fajnych kolorach. No i ręczniki plażowe. I tutaj są w takie dziwne wzorki, pomarańczowe, na przykład szare, zielone albo czerwone. Ogólnie mają 100% bawełny i wymiar 90 na 170 cm, także są naprawdę dosyć spore. Kupicie je za 35 zł. Dla dzieci oczywiście też są ręczniki i tutaj są z Barbie. Myślę, że dziewczynki i chłopcy będą zadowoleni. Niecałe 18 zł i przynajmniej nie będą Wam w końcu zajmowali ręcznika na plaży. Okej, pamiętam, jak zachwalałyście te torby w komentarzach gdzieś tam pod filmem, kiedyś na przeglądzie nowości. I co jest fajne, że wtedy nie pokazałam tej torby w środku, a ona jest naprawdę bardzo pojemna. Powiem Wam, że zmieści wszystko, jak to damska torebka zresztą. Co tam się dobrze upchnie, to się zawsze zmieści, nie? Wiecie, znacie to. 27 zł i ta też mi się podoba właśnie w połączeniu z tym granatem. Kolejną rzeczą są kapelusze, tutaj macie białe albo na przykład brązowe zadyszkę z takimi fajnymi różnymi dekoracjami. Za 33 zł kupicie na przykład sukienki i ja uwielbiam akurat sukienki długie, bo uważam, że one dość mocno wyszczuplają, jeżeli ta sukienka jest długa, to naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj jest jeszcze czarna. No a tutaj takie bluzeczki z taką koronką na przykład u góry. Kosztują niecałe 15 zł. Szampony, te srebrne, takie wiecie, za 8,50 i odżywki. Mgiełki do twarzy za niecałe 8 zł. Tutaj są na przykład maszynki do golenia i taką maszynkę, taką malutką, zobaczcie, kupicie za 7,50. Tu są wody toaletowe za niecałe 11 zł, no oraz cała masa past do mycia zębów. Na promocjach tygodnia pojawiły się też różnego rodzaju maszynki do golenia dla mężczyzn. I słuchajcie, tutaj naprawdę jest dosyć spory wybór. Ta na przykład kosztuje 43 zł, przeceniona jest z 55 zł, więc prawie 12 zł różnicy. No generalnie się opłaca. Ta natomiast kosztuje 35 zł. Tutaj jest taka z trzema ostrzami za 33. Moje ulubione perfumy do prania. Za 7,20 pachną przepięknie. Dajcie znać, czy dodajecie do prania. Chociaż wiecie, jeżeli używacie na przykład suszarki czy pralko suszarki, to potem te ubrania chyba tak nie pachną. Czy macie jakieś sposoby na to, żeby z suszarki też one dość mocno pachniały? Dajcie znać w komentarzach. Tutaj są na przykład apteczki. Sam macie cały zestaw. Wszystko, co niezbędne oczywiście do jakichś tam skaleczeń i tak dalej. Plastry, chusteczki, kompresy, bandaże, wszystko, wszystko. Za niecałe 9,50. Bandaże dla dzieci za 4 zł i must have zestaw na owady.
No to jest must have, słuchajcie, to musicie mieć w swojej apteczce, jeśli gdzieś wyjeżdżacie, na ukończenia za 9,50. Jako że zbliża się Dzień Dziecka, to w Action też pojawiło się trochę rzeczy właśnie dla dzieci. Na przykład takie słuchawki bezprzewodowe, różowe, zielone albo czarne za 35 zł. A tutaj na przykład są jeszcze takie małe douszne, 28 zł, chociaż ja z nimi mam zawsze problem. Ciężko mi jest dopasować takie douszne słuchawki, zawsze mi wypadają. W promocjach tygodnia pojawiły się też zestawy malarskie, tutaj jest wałek 17 zł. Klamerki za 2 zł. Mi ich zawsze brakuje, słuchajcie, one są jak skarpetki w pralce, one zawsze znikają. Tutaj mamy wyszaki, 10 sztuk kosztuje niecałe 7 zł, a jeśli macie też problem z tymi znikającymi klamerkami, to tutaj kupicie na przykład w Action takie kosze i w nich możecie sobie właśnie składować takie klamerki. Jeszcze ten uchwyt jest taki fajny, że można sobie zawiesić na suszarce. 4 zł. Totalnym hitem chyba wszystkich promocji, wszystkich nowości, zawsze są te walizeczki z zabawkami do piasku. I one są dostępne w dwóch kolorach za 25 zł. Dziecięce plecaczki, zobaczcie, z dinozaurami, jednorożcami i takie bardzo kolorowe, 23 zł. Nie ma nic lepszego chyba niż prezent dla dziewczynki w formie właśnie takich zestawów do robienia bransoletek za niecałe 7 zł, za niecałe 2,50 kupicie naklejki. Dziewczynki wiadomo zawsze uwielbiają biżuterię, przynajmniej ja same takie znam i moja córka też właśnie uwielbia robić sobie takie koraliki. Tutaj są autka jednorożce z różnymi takimi zabaweczkami do piasku, taka ciężarówka, zobaczcie, fajnie to wygląda, 15 zł. Ale hitem po prostu tych promocji jest ten wodny plac zabaw. U mnie została już tylko jedna sztuka, także jeśli macie na nie ochotę, to koniecznie biegnijcie po nie do Action. Kosztują 150 zł. Kupicie też kółka, jednorożce, flamingi za 18 zł. Albo takie świeczki ładne, które możecie sobie postawić na przykład na tarasie, na stole, będą pięknie wyglądały. Są dostępne w różnych kolorach i kosztują niecałe 7 zł. Kłady chłodzące za 2,50 kolorowe. Tutaj jest bardzo fajna torba, taki plecak, zobaczcie, termiczny i to jest spore ułatwienie, jak taszczycie dużo rzeczy na plażę, to żeby go zarzucić właśnie na plecy. Ma pojemność 14 litrów i kosztuje niecałe 20 zł. Tu jest grill piknikowy, jest przeogromnie ciężki. Kosztuje 40 zł. A to jest, słuchajcie, patelnia grillowa. To jest bardzo przydatna rzecz. Jeszcze z niej skapie tłuszcz, także super. Nie musicie smażyć na ruszcie, 23 zł, a tutaj szczypce za 3,80. Teraz już lecimy na dział z nowościami, bo jest przepiękna porcelana, którą muszę Wam pokazać. I tak jak mówiłam, jest dość dużo nowej porcelany. Zobaczcie, jakie przepiękne są te talerze. To jest taki duży, obiadowy, ale jest naprawdę piękny. Zobaczcie, ta obwódka, ten wzorek. No po prostu są mega stylowe. Te talerze na przykład kupicie za niecałe 14 zł.
Natomiast zobaczcie, 27 cm średnicy. Tutaj są na przykład takie do serwowania, no wiecie, jakaś taka zimna płyta, czy coś w tym stylu, czy co tam chcecie zaserwować, czy nawet jako obiadowy, no po prostu tutaj wiele ma zastosowań ten owalny talerz. Ma 30 cm i kosztuje niecałe 14 zł. Są też przepiękne filiżanki. Myślę, że taką filiżaneczkę koniecznie musicie mieć w swojej kuchni. Dajcie znać, czy Wam się podobają. One kosztują ogólnie niecałe 9 zł. Zobaczcie, jaki piękny spodek. Tutaj na przykład są jeszcze miski. Takie miseczki, wiecie, na zupę. Są w dwóch rozmiarach. Ta kosztuje niecałe 9 zł, ma 13 cm. Do mniejszej nie ma ceny, no ale podejrzewam, że gdzieś koło 5 zł pewnie. Tutaj jest jeszcze taka duża micha na zupę, ta już niecałe 18 zł. Wyciągam pomału, bo nie chcę, żeby się to, wiecie, wszystko tutaj rozleciało. Ona ma aż 18 cm średnicy i kosztuje 18 zł. Z kolejnych nowości tutaj pojawiły się zasłony, firanki. One mają 140 na 240 cm. Fajne są takie białe, mają takie przeżylenia jakby. Są ogólnie dostępne w dwóch kolorach. $27. Tutaj właśnie jest jeszcze taki beż, zobaczcie. Natomiast tutaj obok są jeszcze w odcieniu szarości, ale to są troszkę inne, 140 na 260 cm i te na przykład kupicie za niecałe 23 zł. Pod spodem dywaniki bawełniane, są różne wzory, 60 na 90 cm, ale powiem Wam, że są piękne, kosztują 25 zł. Już Wam pokazuję, jakie ogólnie dostępne są wzory. Kolejną nowością są takie motorki. I zobaczcie, jakie one są śliczne jako dekoracja, mi się ogólnie podoba. I ten w brązie, czy takim bardziej miedzianym, bym powiedziała, kolorze. Albo na przykład ten czarny, chociaż ten, no dobra, niech będzie złoty na przykład. No, złoty mi się najbardziej jednak podoba, 25 zł. Z działu kuchennego nowością są noże, o tu wzięłam w ogóle puste opakowania, ale zobaczcie, tutaj są takie ostre noże, na przykład z taką nakładką, za 4,50. Tutaj natomiast są już w większym rozmiarze, za niecałe 6 zł. Tu jest na przykład trzyczęściowy zestaw takich noży, wiecie, eleganckich. To jest taki, no wiecie, luksusowy bardziej. O, brakowało mi właśnie tego słowa. I te noże na przykład kupicie za niecałe 30 zł. Kolejną nowością, tym razem na dziale łazienkowym, są kubeczki do zębów, na szczoteczki do zębów, aczkolwiek powiem Wam, że dla mnie one wyglądają po prostu jak szklanki, więc jeśli Wam się podobają, to możecie i do picia sobie wziąć, 4,50 i tuż obok zaraz znajdziecie też mydelniczki do kompletu. Tutaj zobaczcie, są właśnie różne kolory tych mydelniczek, są naprawdę bardzo ładne, one kosztują 5,50, więc naprawdę nie są drogie.
Natomiast poniżej kurtyny w różnych wzorach, to jest na przykład krata, ale są też takie bardziej zielone. Taką kurtynę ogólnie kupicie za 22 zł, ta jest czarna, taka stricte całkiem czarna, ale mi się ona akurat średnio podoba. Natomiast tutaj są troszkę cieńsze, na przykład białe, takie wzorki, czy na przykład niebieska. Jest czarna, jest też zielona, także zaraz Wam pokażę i ogólnie te na przykład kosztują niecałe 12 zł. Natomiast na dziale biurowym pojawiły się nowe teczki i powiem Wam, że ta teczka jest, to jest najpiękniejsza, jaką ostatnio tutaj widziałam. Jest ogólnie dużo wzorów, one kosztują niecałe 14 zł, a u góry jeszcze są kosze takie dla dzieci. Zaraz Wam pokażę, bo też są właśnie fajne, są z licencją Disneya. Już Wam pokazuję u góry te kosze. Słuchajcie, z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że długi przegląd, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Dzięki wielkie, pozdrawiam, do usłyszenia, hej!